Modlitwa Jezusa. Z książki Oczami Jezusa, fragmenciki. Tak na koniec. Gdy obudziłam się następnego ranka, moi uczniowie leżeli pogrążeni we śnie wokół dogasającego ogniska. Wyglądali bardzo spokojnie. Wstałem i przeciągnąłem się, równocześnie przysłuchując się śpiewom widocznych na czerwono-złotym niebie ptaków. Wschód słońca był jednym z arcydzieł, które mój ojciec malował na nowo każdego poranka. Myśląc o tym, napiłem się wody z leżącego blisko ognia bukłaka. Orzeźwiony, poszedłem poszukać odpowiedniego miejsca na modlitwę. Na zakręcie, który minęliśmy poprzedniego dnia, stało duże drzewo, a za nim rozciągała się niewielka otwarta przestrzeń. Idealne miejsce na modlitwę w odosobnieniu. Udałem się tam, nakryłem głowę chustą i zacząłem recytować w myślach psalm. Wkrótce zobaczyłem wokół siebie klęczące anioły z pochylonymi głowami. Żaden z nich nie odezwał się ani nie poruszył. Trwały w bezruchu, słuchając wszystkich pojawiających się w moim umyśle słów. Przez 3 godziny recytowałem psalmy i modlitwy. Potem anioły zostawiły mnie samego. Czułem się silny, a zmęczenie minęło. Wstąpiła we mnie siła, której tak bardzo miałem potrzebować tego dnia. Co nam da siłę, aby przeżyć dzień? Modlitwa. Kto będzie nam towarzyszył? Co najmniej jeden anioł, nasz anioł stróż. Czy warto modlić się rano? Niech każdy odpowie sam w swoim sercu. Panie, dlaczego tu jest tak cicho? Zapytał mnie Jan. Stworzenie, odparłem. Oddaję hołd swemu Panu. Bracie, siostro, gdy trwamy w ciszy, wszelkie stworzenie oddaje hołd Panu. Warto o tym pamiętać. A może też się dołączyć, by w milczeniu oddać hołd Bogu. Panie Jezus, jestem głodny, przyjacielu, ale pomódlmy się najpierw. Zaproponowałem, wyciągając ręce w stronę uczniów, by ci połączyli się ze mną w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten posiłek. Dziękujemy za miłość, którą okazałeś, stwarzając jedzenie. I prosimy, by Twoja miłość rosła w tych, którzy teraz będą się posilać. Powiedziałem, spoglądając w niebo. Kątem oka zauważyłem, że Judasz nie modli się, ale z niecierpliwością spogląda na jedzenie przygotowane przez Bartłomieja i Mateusza. Ojcze, pokarm, który ofiarowałeś ludziom, jest pokarmem miłości i dobroci. Pokarmem, który na zawsze napełni duszę. Panie, dziękujemy za Twoją łaskę. Dodałem, kończąc modlitwę.
Przez chwilę panowała cisza, po czym Judasz, zauważywszy, że zamilkłem, zapytał Mateusza: – Długo jeszcze? Umieram z głodu. – Niedługo – odpowiedział Mateusz i razem z Bartłomiejem zabrali się na nowo za gotowanie. – Panie, co masz na myśli, mówiąc, że pokarm napełni nasze dusze na zawsze? – Chyba nie masz na myśli tego jedzenia, przecież jutro na pewno będę głodny – zainteresował się młody Jakub. Pokarm, o którym wspomniałem, to pokarm niebios, manna, którą Ojciec zesłał na ziemię dla zbawienia dusz. To chleb i wino przebaczenia, które zmyją grzechy i sprawią, że w duszach zapłonie Boża miłość. Pokarm ten zostanie ofiarowany każdemu człowiekowi i pomoże ludziom odnaleźć prawdziwe życie. Pokarm, o którym mówię, to jedzenie podane z Bożą miłością i przyjmowane z miłością. Umożliwi on duszom osiągnięcie wiecznego szczęścia, wyjaśniłem. No dobrze, ale gdzie znajdziemy to jedzenie? Zapytał Judasz Iskariota z niecierpliwością w głosie. Ja jestem pokarmem. Jeśli będziecie mnie spożywać, nigdy nie zaznacie głodu. Powiedziałem, patrząc mu w oczy. Aha, mruknął niepewnie Judasz, odwracając wzrok. Co masz na myśli? Zapytał Tomasz. Wątpię, byś chciał powiedzieć, że mamy spożywać twoje ciało. Spożywając pokarm niebieski, będziecie jedli moje ciało, a racząc się napojem zbawienia, będziecie pili moją krew. Jeśli tego nie uczynicie, i jeśli nie będziecie we mnie wierzyć, nie będziecie mogli się stać moimi prawdziwymi naśladowcami. Ofiaruję wam niebiańską ucztę. Czy ten, kto kocha mnie prawdziwie, będzie w stanie odrzucić zaproszenie? Powiadam wam, uwierzcie w dar, jaki Ojciec daje wam w swoim Synu. Jedzcie i pijcie. A napełni was Duch Święty, który razem z Ojcem i Synem stanowi jedność. Wówczas zasłużycie na wieczną radość w niebie, odpowiedziałem. Nie rozumiem, odezwał się Filip. Mamy cię zjeść? Tak, macie spożywać moje ciało. I powiadam wam, zaufajcie mi, zrozumiecie moje słowa, gdy przyjdzie na to czas, dodałem. Cudowna to nowina, bracie, siostro. Spożywając ciało Chrystusa w każdej Eucharystii, będziemy napełnieni Duchem Świętym i wtedy zasłużymy na wieczną radość w niebie. Oby tak było w życiu każdego z nas. Amen.